p24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. Poprzednim władzom powiatu leskiego, ale pewnie i obecnym, sens powiek spędza sytuacja szpitala w Lesku. Proszę nam powiedzieć, w jakiej obecnie sytuacji, kondycji finansowej i organizacyjnej jest szpital w Lesku? W chwili obecnej szpital jest zadłużony na koniec lipca na około 94 miliony złotych. Sytuacja ta wynika z wcześniej pobranych kredytów i zobowiązań, które rosną niezmiernie szybko w stosunku do wierzycieli. Kredyty były brane w parabankach tak zwanych, więc na dzień dzisiejszy odsetki od tych kredytów i terminowość ich spłaty już mija, stąd też to zadłużenie. A zadłużenie też rośnie ze względu na koszty, którymi jest obciążany szpital cały czas, bo szpital musi funkcjonować, czyli musimy wydawać na leki, na koszty tak zwane stałe, energii elektrycznej, prądu, wody i tak dalej. Czy w związku z tymi różnego rodzaju zobowiązaniami w bankach, w parabankach jest ryzyko, że szpital będzie niewypłacalny i jakie rzędu na ten moment, powiedzmy w tym miesiącu czy do końca roku, także potrzebne są środki? Na chwilę obecną nie dopuszczamy takiej myśli, żeby szpital był niewypłacalny. Cały czas pieniążki z Narodowego Funduszu Zdrowia spływają do szpitala, natomiast doprowadziliśmy do tego, że podpisaliśmy umowę z firmą restrukturyzacyjną, która zablokowała wierzycieli, abyśmy mogli jako szpital świadczyć swoje działania zdrowotne w stosunku do potrzebujących. I też wprowadziliśmy, już działa firma audytorska z programem naprawczym, na której efekty czekamy. Wspomniał Pan o tych wierzycielach, że udało się dzięki Waszym też działaniom i firmie zablokować, ale też część środków zostało z Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczona jakby na zobowiązania. Za późno troszeczkę podpisaliśmy umowę i nie udało nam się już zablokować zajęcia przez właśnie parabank, który zablokował na koncie Narodowego Funduszu Zdrowia dosyć pokaźną kwotę i której nie udało nam się przez tą właśnie firmę restrukturyzacyjną zablokować. Jak sytuacja w szpitalu w Lesku wpłynie na zatrudnienie w samej placówce? Trudno mi w tej chwili powiedzieć. Zobaczymy, co pokaże program naprawczy, czy to naprawdę jest ten przerost zatrudnienia. W tej chwili szpital ma 150 łóżek, zatrudnia około 350 osób. Wydawałoby się, że ta ilość pracowników jest niezbędna do obsadzenia tych wszystkich stanowisk, bo tutaj głównie działamy na podstawie ustawy o tym, ile pielęgniarki ma być dla jednego czy ilu pacjentów, prawda? Więc tutaj, jeżeli chodzi o personel tak zwany biały, to myślę, że tutaj przerostu zatrudnienia nie ma. Natomiast wykaże nam w tej chwili ten program naprawczy, na ile w innych działach jest przerost zatrudnienia, czy w ogóle jest ten przerost zatrudnienia. Z informacji z ministerstwa wynika, że mamy przerost zatrudnienia na podstawie danych, które otrzymali, około 80 osób. A jeżeli już mówimy o tych informacjach z ministerstwa, to czy pojawiają się już jakieś konkretne pomysły na temat tego, jak w inny sposób finansować powiatowe placówki, które generalnie są jakby niedochodowe i trudno na nich wychodzić na zero? Na chwilę obecną zespół powołany przez panią minister zdrowia pracuje nad rozwiązaniami dla szpitali powiatowych, bo my nie jesteśmy odosobnionym przypadkiem, jeżeli chodzi o szpital powiatowy, który jest w trudnej sytuacji. My jesteśmy w wyjątkowej sytuacji, bo doprowadziły tego może nieprzemyślane inwestycje,
gdzie już szpital był zadłużony. Do tego nałożyła się pandemia, gdzie musiał dyrektor wypłacać pieniążki z tytułu ustawy covidowej pracownikom, którzy pracują przy pacjentach z covidem. No oczywiście też wojna doprowadziły do tego, że ten stan finansów w Leskim Szpitalu się pogarszał z dnia na dzień. I na dzień dzisiejszy no, staramy się, aby tą sytuację całą w jakiś sposób ratować. Szukamy rozwiązań, nie chcemy niczego likwidować, żadnych oddziałów, jak wspomniałem to też w swoim sprawozdaniu. Po rozmowie z panią wojewodą, która jest odpowiedzialna za ratownictwo medyczne, usłyszeliśmy, że nie ma możliwości na przykład zlikwidowania SOR-u, więc ten SOR musi być u nas, musi funkcjonować. Natomiast założenia, jeżeli chodzi o ministerstwo, są, aby oddział ginekologiczno-położniczy i na oddziale położniczym było co najmniej 400 urodzeń. Wtedy taki oddział będzie mógł funkcjonować. No u nas tak się nie zadzieje. Jesteśmy szpitalem i oddziałem ginekologiczno-położniczym wysuniętym najbardziej na południowy wschód, jedynym. Nie ma takiego oddziału w Ustrzykach, nie ma takiego oddziału w Sanoku. Natomiast pacjenci z odległych rejonów Bieszczad, chociażby z Wytliny, to jest 60 km do Leska. A do najbliższego działającego oprócz Leska oddziału ginekologiczno-położniczego to jest 100 km, to jest Brzozów. Więc musimy wziąć to pod uwagę, że pacjentka, która potrzebuje pomocy, jest już po bólach porodowych i musi trafić jak najszybciej do szpitala. Pokonanie odległości 100 km do Brzozowa, a w warunkach zimowych, no jest to bardzo trudne, bo wiemy, jakie są zimy w Bieszczadach i jak wygląda szybko dotarcie do tej fachowej pomocy. Czy pana zdaniem, panie starosto, ten konkurs na dyrektora szpitala jakoś wpływa na jego sytuację? Czy się trochę konkurs przeciąga, przynajmniej takie jest odczucie jakieś? No, myślę, że konkurs się nie przeciąga. Obecny pan dyrektor jest pełniącym obowiązki po ustaniu współpracy z poprzednim panem dyrektorem. Nie ukrywam, że przedłużyliśmy obecnie urzędującemu panu dyrektorowi jeszcze ten kontrakt o 2 miesiące z tego względu, że weszła firma audytorska z programem naprawczym i chcielibyśmy, aby osoby, które ewentualnie będą zamierzały wystartować w konkursie na dyrektora SPZOS w Lesku, zapoznały się z tym programem i oceniły, jak wygląda sytuacja i czy to się uda właśnie takie działania podjąć, jakie wskaże firma audytorska. Czyli jeszcze około miesiąca czasu musimy czekać na jakieś pierwsze wnioski firmy audytorskiej? Myślę, że nie. Gdzieś około chyba połowy października będą już chyba pierwsze wnioski. Natomiast konkurs na dyrektora jest zaplanowany na 29 października. Bardzo dziękuję. Proszę uprzejmie. p24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.